A w dzisiejszym odcinku bardzo fajny temat, jakim jest czujnik położenia wału i wałka. Tak jak we wstępie, czujnik położenia wału oraz wałka. Są to czujniki bardzo podobne do siebie, są to czujniki magnetyczne, których zadaniem jest informowanie sterownika silnika, w jakim miejscu są nasze tłoki i w którym momencie ma podać paliwo. Czujniki te są i w samochodach benzynowych, i w samochodach diesla, a raczej w silnikach. Objawy, jakie te czujniki dają, jeżeli ulegają uszkodzeniu, to na przykład auto nam potrafi zgasnąć, kiedy się rozgrzeje, czy po prostu na rozgrzanym silniku mamy problem z odpaleniem takiego auta. Są to takie bardzo charakterystyczne objawy, które mogą wskazywać na czujnik położenia wału lub wałka. Poza oczywiście diagnostyką komputerową, z której wiele możemy się dowiedzieć, możemy takie czujniki zdiagnozować na 3 sposoby. Tak chyba można powiedzieć. Posiadając najzwyklejszy multimetr, ustawiamy sobie go w pozycję oporności. Jeżeli taki czujnik mamy na stole, łapiemy sobie piny, na których oporność jest pokazywana. No i pierwszy lepszy przykład, bierzemy sobie opalarkę i taki czujnik podgrzewamy. Nie może on stracić oporności. Ta oporność co prawda będzie się zmieniała, ale nie może zniknąć nam całkowicie. Druga sprawa to tak samo. Mamy zapięty multimetr i ze względu na to, że jest to czujnik magnetyczny, możemy go przyłożyć do jakiejś blachy. Ta oporność również będzie nam się zmieniała, ale też ona nie może zniknąć całkowicie. Trzeci sposób, jeżeli na przykład od początku tej oporności całkowicie nie mamy. Możemy podejrzewać, że uszkodzony jest kabel i jest to bardzo fajna usterka. Dlaczego? Za chwilę Wam powiem. Wtedy ruszamy sobie kablem w różnych miejscach i jeżeli w którymś momencie ta oporność nam się pojawi, wiemy, że przewód, który idzie do czujnika, jest uszkodzony. Dlaczego przed chwilą też powiedziałem, że jest to najlepsza usterka, najlepsza opcja? Dlatego, że ten czujnik w tym momencie niekoniecznie musimy wymieniać na nowy. Chodzi w tym o to, że po prostu jeżeli chodzi o zamienniki tych czujników, często one potrafią działać różnie tak naprawdę. Jedne działają, inne nie działają. Wtedy szukamy gdzie indziej problemu, a problem nadal leży w naszym czujniku tak naprawdę. Jeżeli trafimy na to, że nasz kabel jest uszkodzony, po prostu ten kabel naprawiamy w miejscu jego uszkodzenia i cieszymy się dalej sprawnym autem. Bo jak wiadomo, najlepsze części są to części oryginalne. Ale wiem, że czujniki potrafią swoje kosztować, zamienniki kosztują dużo mniej i wielu z Was kusi się na te zamienniki i też miałem taki przypadek, że zamiennik czujnika położenia wałka nie działał tak, jak działać powinien. Informacje były źle wysyłane lub w ogóle nie były wysyłane. Już tam nie wnikałem, o co chodzi, do sterownika silnika. Auto w dalszym ciągu nie odpalało. Po wymianie tego czujnika na dużo droższy, ale oryginalny, auto ożyło i było sprawne. Więc co, myślę, że tyle w tym odcinku. Za co odpowiada czujnik, jakie daje objawy i jak go diagnozować. Powiedziałem i mam nadzieję, że wielu z Was na tym skorzysta. Więc jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!